westerny, nazywane także easternami, to rodzaj polemiki z najbardziej popularną amerykańską formą filmową. Wszystkie te filmy powstały w bloku radzieckim, w bloku komunistycznym i są bardzo różne, od właśnie parodystycznych poprzez takie bardzo poważne czy wręcz dramatyczne. Obejmuje to 80 aż lat historii, 15 filmów, od właśnie minimalizmu Lwa Kuleszowa po takie późne trochę już rodzaj autoparodii Nikity Michałkowa. Oglądając te filmy, starsze pokolenia wspominają swą młodość, gdyż na nich się wychowały. O ile w Polsce mieliście dostęp do produkcji amerykańskich, to w ZSRR były one praktycznie niedostępne. Zdarzało nam się obejrzeć jeden film z Marilyn Monroe, jeden z Marlonem Brando, ale za to aż 10 z Gojko Miticiem. Stąd w oczywisty sposób został idolem radzieckiego narodu. Nikt nie mógł się z nim równać. Wyrosło nowe pokolenie pasjonatów kina, które te filmy ogląda tak samo jak publiczność na Zachodzie. Są one dla nich czymś kompletnie nieznanym, nieoczywistym. 10 lat temu, po pierwszej takiej retrospektywie w Rotterdamie, o modzie trudno jeszcze było mówić. A to obowiązku coś z tych rzeczy? Skąd ta moda? Dlaczego nagle ludzie odkryli czerwone westerny? Na pewno jest to ciekawość i też widać, że zupełnie inaczej odbieramy te filmy my. Dla nas to są raczej rzeczywiście podróże nostalgiczne. My przypominamy sobie to, co oglądaliśmy w dzieciństwie, co widzieliśmy w młodości. Z kolei jeśli chodzi o Europę Zachodnią, oni okazuje się bardzo często są lekko zagubieni. Niektóre filmy oczywiście trącą dzisiaj myszką, tak jak na przykład te nerdowskie westerny właśnie, które miały dość niski budżet i też były kręcone oczywiście w plenerach jugosławiańskich. Sixi Count, Dakota können Brüder werden. No i dzisiaj to już jest bardziej taki odbiór kampowy, prawda? Przychodzimy, śmiejemy się, te filmy nawet tak są tutaj ustawione czasowo, że najczęściej są prezentowane o 22, czyli jako nocne szaleństwo. Natomiast bardzo wiele z tych filmów, szczególnie radzieckich, wydaje mi się, że przetrwało próbę czasu i wydaje mi się, że właśnie te najmniej skażone ideologicznie, te, które po dziś dzień mogą nas zaskoczyć próbą przełamania tego schematu kina radzieckiego, bardzo fajnym humorem, ironią, która po dziś dzień może być tak właśnie czytana, są najciekawsze, takie jak na przykład Białe Słońce Pustyni, Władimira Motyla. Myślę, że takimi najbardziej wyrazistymi bohaterami tych westernów to są właśnie te taki już parodystyczne odmian, czyli właśnie tytułowy lemoniadowy Joe, no, który jest naprawdę idealnym mężczyzną, który jest jeszcze abstynentem i propaguje Cola Locke i zaprowadza porządek i prawo. Dziękuję, panie Cola Locke. A z drugiej strony Nikita Michałkow w takiej brawurowej roli, w swoim debiucie też reżyserskim, czyli w filmie Swój pośród obcych, obcy wśród swoich. To są naprawdę bardzo charyzmatyczne postaci i już po pierwszym pokazie lemonowego Joe było widać, że publiczność naprawdę ich kocha. Nie teraz. Rozumiem. Jesteśmy na cmentarzu. Western to absolutne kino. Western to czyste kino. Teatr z tym gatunkiem sobie nie radzi. Oczywiście możesz poczytać książki, ale gdy oglądamy western, to obcujesz z prawdziwą sztuką filmową. I dlatego ci, którzy interesują się kinematografią, nie mogą nie lubić tego gatunku. Dziś oczywiście nikt ideologicznej wymowy czerwonych westernów poważnie brać nie będzie, ale gdy pytano mnie w Göteborgu, Rotterdamie, Licu, czym różni się czerwony western od jego pierwowzoru, odpowiadałem wprost. W amerykańskich zły bohater to czerwony, a dobry jest biały. W czerwonych westernach jest na odwrót. A w krasnych westernach krasne, хорошие белые плохие. Jedna, dwie, trzy.